Co się z nim... Jimmy! Co ty zrobiłeś? Witamy tam razem z gry Happy Ride Wheel. Wheels? Happy Wheels? Ktoś zna? Ktoś to słyszał o tym? To jest taka stara gra, która jest naprawdę przyjemna. Żaden, na pewno... To w sumie każdy youtuber się wścieka. W sumie irytuje. Ja już to przeszłem. Bo uznałem, że... Nie, tamten odcinek jest nudny. Właśnie w taki oto sposób możemy przejść to. Możemy to zrobić. Tak pięknie. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie przypomina Happy Wheels. Nie, to absolutnie, absurdalnie nie przypomina Happy Wheelsów, które znamy i kochamy. Bo to... Oh, fuck. To są takie Happy Wheelsy na telefon. Okej? Okay? Bo na komputer... No niestety. Nie było mi dane. Znaczy mógłbym, ale nie chciałem. Mi się. Dad and son. Dobra. Czyli tata i Jimmy. My jesteśmy tatą i zrobimy... Może nie challenge, o nie będę znowu swoją twarzą dotykał podłoża, betonu, takiego zimnego. No chyba, że to jest lato, a widzimy po tych pięknych wzgórzach, że to na pewno jest lato. Tak, może być to nawet wiosna. Na pewno trzeba do tyłu. W taki oto sposób możemy robić niesamowite triki. I właśnie w taki sposób zamierzam się nie przemieszczać. No kurde! Co się z nim... Jimmy! Co ty zrobiłeś? Ej, on sam jedzie! Wytyfy! Co ja właśnie zrobiłem? Czy ja właśnie zrobiłem coś niemożliwego do zrobienia? Ej, on znowu sam jeździ. Ja pito. Jimmy, bo ty zablokował. Ej, nie można robić tu taki przewrot. Ja pito, ale. Ej, no zobaczcie się. On sam jedzie. Chociaż? Nie, już sam. Nie, no da, może odrobinę. Ale Jimmy, ciebie coś opętało! Jakiś szatan! Trzeba jechać po egzorcystę. A wiemy, jest jeden egzorcysta. Egzorcysta za niecałe 300. Dobra, robimy to jeszcze raz. Jimmy, uspokój się. Bo musimy dać radę. On sam jedzie. Jimmy. Spoko. Już? Opanowałeś się, Jimmy? Tak. O fuck! Co ty... Jimmy, co ty zrobiłeś? Co... Ale Jimmy, co ja ci zrobiłem? No spokojnie. Wyjdzie z tego. Wierzę w to. Jakim ty kurde umarłeś? Cudem. No tak, fizyka. Fuck! No fuck. I taki oto sposobem zaraz zginę. Skąd to wiem? Bo Jimmy już się niepokoi. Widzicie po jego ruchach? Widzicie? To znak, że przy serio potrzebny jest egzorcyzm. Spokojnie, Jimmy. Równowaga. No. Dobra, już. Jedziemy se, milusio, nic nas nie może zabić. Czy to jest booster, serio? Kolejny booster. I myk! Jimmy, co się z tobą dzieje? Jimmy! Nie! Mój syn wyleciał, a ja w powietrze wyleciałem. Co za
To było smutne. Nie przeżyjemy. Dobra. Mamy tu najlepszą postać przeze mnie, bo już, jak mówiłem na początku, robiłem odcinek, a się z nim tak bawiłem, że uznałem, że... Znaczy teraz to mówię, że się z nim długo bawiłem, jakby to źle nie zabrzmiało. I znam jego wszystkie sztuczki, a właściwie nie, jednak nie znam wszystkich. Pokazuje mi właśnie coś nowego, że przedtem miał nogi do głowy, a teraz z dwóch innych stron miał te nogi. Ofu! No. Ja już takie, ja nie chcę wylecieć. Dobra. Leci, użyj mocy swych rąk, swych nóg i luj wie czego jeszcze. Może nawet i głowy. Dobra. Slow. No spoko. Ja wiem co się stanie. Jakby my jesteśmy niesamowici. I tyle. I myk. Właśnie udrzęzłem. Jak ugrzęźć w... Happy Wheels! Ruszaj się! Okej. Okay. Dobra, do tyłu. Do przodu. Nie podskakuj mi tu. Nie podskakuj. Wiem, że to źle brzmi, ale no po prostu czuję się jakoś tak pewniej z czymś takim. Wow. Na głowie stój. Stój. I tyle. Nie! Dajcie mi tu jeszcze skazę i będzie normalnie scena z Króla Lwa. No daj! Wejdź tam! Zrobiłeś tyle rzeczy. Jeszcze aż tak daleko tutaj nie byłem. Proszę cię! No proszę nie! I od nowa. Dobra. Nie wyskoczę. Chociaż. No dobra. Nie wyskoczę. Chcę z nim. Chcę z tym niepełnosprawnym spędzić ten wyjątkowy czas. I zrobić z nim bardzo fajne triki. Bo on umie latać. Może nie w 100%, ale... Woohoo! Poważnie? Kto zamyka drzwi w takich pomieszczeniach? Okej. Okay. Oh fuck. Do tyłu. No fakt, po prostu jest to fakt, że Binda zabija, ale czy on nie powinien przeżyć jeszcze? Leć! Nazwę cię Adaś. Adaś nie przeżył z tego powodu, że leciał 5 na godzinę i zabił się przez kawałek metalu. Dobra. Hamuj! A wiedziałem, drzwi tu są. Ha? Czekaj. Hamuj. Do tyłu. To musi przeżyć, Adaś. Daj radę? Dasz radę. Okej, już tak myślałem, że to musi być pod koniec. Takie, nie, ja nie wyciągnę. Adaś dał radę! Adaś, jesteś niesamowity! Mogę zmienić postać? No wybacz Adaś, ale ten jetpack jest strasznie nieprzyjemny. I chyba się coś zwiesiło. To fajnie.
Okej. Mamy znowu Adasia. Adaś ma ten... tego... nie tego jest w głowie, więc wiadomo. Jest w takim dziwnym miejscu, gdzie są trybiki, rury i luj wie co jeszcze. I przeżył. Adaś, przeżyłeś. Kurde. Przeżył. Ja w ogóle doskoczę. Pff, ja już takie... o nie. Dobra. Jeszcze żyję. Adaś trzyma dobrze równowagę. I tyle. Jest super. A może nie powinienem aż tak szybko? Ale dobra. Musimy lecieć. Dobra, Adaś... da... żadę. Czy ja w ogóle tutaj powinienem być? Najwyraźniej tak. Fuk! Szybciej Adaś, szybciej Adaś, szybciej Adaś! Adaś, uratowałeś sobie głowę właśnie. Poważnie. Poważnie. Zarąbiście. Dobra. Powolutku. Damy radę. Adaś. Brakuje ci... a nie, bo ty masz okulary, więc niczego już ci nie brakuje. Bo już się tak kojarzyłem z okularach. Dobra. Rakieto, dajesz. Leć w górę. Leć jak najdalej. Dasz radę i dała radę. Super. Przyjemnie. Okej. Leć. Okej. O! 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 Nie, ja wychodzę. Nie patrzyłem przez 5 sekund i już mnie coś przygniotło. No zajarąbiście, no. Nie przejadę. Pa, on teraz jest ten. Ej, ale to jest złe. Dobra. Dopiero teraz mogę. Wystarczyło się rozpędzić. Poważnie. Tutaj też. Okej. Okay. Wystarczyło tak. Chwilę poczekać. I tyle. Da, to jest super. Damy radę. Nie wiem, co tu trzeba będzie zrobić, a... poważnie? Na kolcach, które tak w ostatniej sytuacji, chwili w sumie, wyskoczyły mi? Taką śmiercią? Może nie żałosną, ale poważnie? Dobra, no to ja będę się żegnał i pa!